Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i piątek nam się zdarzył. Zdarzył się także Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I zapraszamy pod 65 529 55 29 państwa, którzy mieliby coś w temacie dla reportera. No, ja mam kilka, obstawiam kilka spraw, ale zobaczymy, czy chodniki? Państwo podobnie myślą jak ja, czy podobnie zauważają. Mhm. Mam nadzieję, że zdążyliście zmienić opony w samochodach. Telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Pan Jarek obstawia, a ja z grubej rury. Mhm. Do wszystkich dzwoniących, którzy dzisiaj będą dzwonić. A jeszcze nie... Wszyscy doskonale wiemy, że ścieżki rowerowe są nieodgarnięte, że chodniki są nieposypane, że zalega błoto pośniegowe. Także lepiej odpuścić chyba tą całą dzisiejszą kwestię. To audycji byśmy nie mieli po prostu. To, nie, nie no, właśnie, będzie, ale pół godziny na musimy... można się zająć czym innym. No przecież tyle radości. A czym pan by się zajął na weekend? Może się pan podzieli? No trzeba się cieszyć na przykład, że inflacja jest więcej procent niż piwo ma. O, jeszcze... No. Że WIBOR poszedł do góry. O, i laty wszystkie, kredyty. Tak, no. Sama radość. W poniedzieli się dowiemy, że prąd zdrożeje, a może o więcej procent niż na wódkę. Może, nie, no aż tak to chyba nie, kurczę. Ale dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie. Również miłego, miłego dnia. Dnia życzę. No właśnie, jak tam z ociężeniem u was, no, przez centrum przynajmniej, jak ktoś mieszka w Śródmieściu, tak jak ja, to nadspodziewanie dobrze się jechało. No, zależy o której godzinie. No to tak, no ja mówię o tej takim jechaniu na ósmą, tak? Nie na szóstą. Mamy telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja parę dni temu dzwoniłam w kwestii znaku drogowego na przejściu przy wjeździe na wiadukt z Wilkowic. Tak. I bardzo poproszę o kwiaty i motyle. Ponieważ wczoraj przejeżdżając zauważyłam, że dało się jednak zrobić tak, że jakby takie ramię wystające, ten znak jest teraz zdecydowanie bliżej jezdni i dużo lepiej widoczny. Także no bardzo to... dziękuję za szybką interwencję i za działania odpowiednich tam pracowników. My też bardzo serdecznie dziękujemy, że tak szybko to załatwiono. Kwiaty i motyle dla miejskich służb, myślę, że przede wszystkim dla zarządu dróg za przestawienie tego znaku. Mam nadzieję, że kierowcy będą go lepiej zauważać i przepuszczać pieszych. Dziękujemy. Grzegorzu, też ci bardzo dziękuję, że przed chwilą tutaj zawiadziłeś pewnej sprawie. Tak. Nawet nie musiałeś dzwonić. Bardzo fajnie, że to się udało zrobić. 65 529 55 29. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mi o to, że jest za mało kopert dla osób niepełnosprawnych do zaparkowania. Mhm. Czasami po prostu zakrawa o to, że trzeba pół miasta objechać, żeby znaleźć miejsce, a nie zawsze jest możliwość zaparkowania na normalnym miejscu, gdzie na przykład osoba musi szeroko otworzyć drzwi, żeby wysiąść z tego auta. Jest naprawdę problem. Dobrze, no musimy sprawdzić, czy tam są jakieś zarządzenia i przepisy mówiące, ile powinno być takich miejsc na każdym parkingu, bo tak zazwyczaj są 2-3, ale może są jakieś wytyczne takie odgórne i sprawdzimy, czy miasto te wytyczne spełnia. A czy więc... No dobrze by było, żeby było więcej, bo naprawdę ja nieraz sama po sobie widzę, a mam taką kartę, że mi jest... No, wjadę w wąską tą, ale wysiąść już mam problem.
Mhm. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. 65 529 5529. Jeszcze a propos odśnieżania, dostałem maila w sprawie ścieżki rowerowej Pawłowice Leszno, że nieodśnieżana. No, powtarzam to państwu od kilku dni, że zarząd powiatu leszczyńskiego przyjął taką uchwałę, że ścieżki rowerowe nie będą odśnieżane. Co państwo o tym sądzicie, to ja już zostawiam państwu. Natomiast ja, jeżeli mogę sobie pozwolić na komentarz, to ja tego nie rozumiem, ale... A nie są to teraz narciarstwa? Są, to może to będzie teraz, przemianują na ścieżki narciarskie, no, i koniec. Właśnie. I to może łatwiej będzie wytłumaczyć ludziom, dlaczego się nie odśnieża ścieżek. Patrzmy na jeszcze stronę. Idziemy w stronę wspierania sportów typu narciarstwo biegowe. Justyna Kowalczyk chyba skończyła karierę, następcy są poszukiwani. To może być wytłumaczenie, bo jeżeli jest jeszcze jakieś inne, to w dalszym ciągu nie rozumiem. Odbierzmy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie właśnie odśnieżania dróg, ścieżek i tak dalej. Mhm. Chciałbym zasmucić pierwszego pana dzwoniącego, mhm, bo niestety, ale muszę trochę ponarzekać, ponieważ no już od lat można powiedzieć, ja tu faktycznie tą drogą jeżdżę 3 lata codziennie, mianowicie chodzi mi o drogę z Ponieca do Krobi, konkretnie o miejsce w Dzięczynie, pan Jarek na pewno zna. W lesie tam, nie? Tam w lesie, tam jest po prostu łuk pod takim kątem zrobiony. Teraz, dzisiaj jest jeszcze w miarę okej, ale 3 lata temu byłem świadkiem, jak jechały przede mną samochody i ześlizgiwały się do rowów. Ciężarówki, osobówki, wszyscy stali po prostu w rowie, bo się po prostu z tego łuku ześlizgiwali. Nie wiem, czy drogowcy... Nie wiem, nie widzą tego. Zresztą śnieg nie pada już od, nie wiem od której, ale ja wstałem o 5:30 dzisiaj i od 5:30 śnieg nie pada, a na drogach się praktycznie nic nie dzieje, aczkolwiek chciałbym pochwalić drogowców. Nie wiem, czy to po prostu auta rozjeżdżyły śnieg, czy drogowcy faktycznie pracowali na starej piątce. Akurat jechałem do skrzyżowania właśnie w Kłodzie, gdzie się skręca na Poniec i tam było elegancko, a dalej już po prostu ta droga powiatowa prowadząca do samej Krobi, teraz akurat jestem w Podliszkach, to wygląda po prostu fatalnie. No droga stawia piątka ma innego zarządcę, tak? Stawia piątka, tak, jest, bo to jest droga wojewódzka. Drogi powiatowe, no także myślę, że powiat leszczyński, bo to Pomykowo i Moraczewo, a dalej już powiat gostyński, no to myślę, że powinni się raczej wziąć do roboty, bo z tego co wiem, to ma być jeszcze dzisiaj delikatna odwilż, ma być tam 0 czy 1 stopień na plusie, a później wieczorem ma to przymarznąć znowu, więc może być naprawdę ciężko. Pozdrawiamy serdecznie zarządy dróg powiatowych, zarówno leszczyński, jak i gostyński. Słuchajcie, ta droga Poniec Krobia to rzeczywiście dość ruchliwa arteria, jeżeli idzie o drogi powiatowe, także no słuchajcie, ta Dzięczyna, pamiętam, w zeszłym roku też taka była historia, że tam ileś aut stało przez dobrych parę godzin, zanim wyruszyli. A propos zarządu dróg wojewódzkich, ja państwu tylko chcę powiedzieć, nie wiem, czy państwo zauważyli, że news o wykaszaniu śniegu wczoraj zrobił karierę ogólnopolską. I byliście państwo, słuchacze dzwoniący do tematu dla reportera, cytowani w największych mediach w Polsce, bo wiele mediów oparło się właśnie na tych naszych artykułach. Także uderzenie w audycji temat dla reportera rzeczywiście miało ogromne echo. Także to trochę się chwalę, ale państwa też chcę pochwalić, że akurat ten temat rzeczywiście zrobił się bardzo znany. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witam. Chciałbym, mam takie pytanie. Wszyscy mają te 500+, drugie 500+, 300, 500+. Wszyscy mają, ci, którzy mają dzieci od 0 do 18. No dobrze. Darmowe wczasy, nie? Ja nie mam w darmowych wczasów, ale może ktoś ma, no. No. A ci niepełnosprawni opiekunowie, to mają 620. Mhm. Nie, jakby to podzielić 620 przez 30 dni, to co nam wychodzi? 20 na godzinę. 20 dziennie, tak? Chodzi o dodatek, tak? Dla opiekunów. Tak, te 620 dla opiekunów. No dobrze, no, dobrze. Wszyscy mają wysokie te podwyżki po kilka tysięcy, a
Zapomniałam o tych opiekunach. Pan tak lubi używać tych słów wszyscy, a my tu z Grzegorzem na siebie patrzymy i mówimy, co się stało, że się nie załapaliśmy, bo nie jesteśmy wszyscy. Jesteśmy poza marginesem. Niektórzy, owszem, mają. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość tych zasiłków, no cóż, do szanownych prawodawców, zwłaszcza rządzących, ten apel kierujemy, żeby przemyśleć sprawę waloryzacji tego świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Pozdrawiamy serdecznie Państwa posłów, przede wszystkim z naszego okręgu. Ja tak myślę, czy nie warto im wytoczyć jakiejś sprawy sądowej o psychiczne wnęcanie się. A to życzę powodzenia, można oczywiście. To już pan może sprawę założyć. W Rzeczpospolitej jest możliwość, że każdy obywatel może sprawę w sądzie założyć. To chyba sprawa cywilna, chociaż nie, o znęcanie się to karna bardziej by była. To chyba do prokuratury najpierw trzeba by wystąpić. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. A wracając do wykaszania, to dzisiaj też widziałem taką informację u pana wójta Lipna, pana Łukasza Litki, że pracownicy urzędu gminy dostają dziwne informacje na temat, znaczy jakieś komentarze takie dziwne, a to przecież w ogóle nie oni są dziwne komentarze, odpowiedzialni nic za to. Nic nie powiedzimy, natomiast od samego początku mówiliśmy, że to jest kompetencja zarządu dróg wojewódzkich, także to, że to się działo w gminie Lipno, owszem, ale rzeczywiście, ale czasami są osoby, które no niekoniecznie kojarzą ten podział tych różnych samorządów gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ale zresztą ja przypominam, co powiedzieli urzędnicy z Poznania, że to jest bez sensu i że to już dawno miało być wykonane i że nie będzie zapłacone, no bo bez sensu, tak? Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja dzwonię w takiej sprawie, nie żadne odśnieżanie, tylko od ulicy Jana Pawła do tunelu 21 października wzdłuż płotów są posadzone wysokie choinki. Ostatnio, w ubiegłym tygodniu i jeszcze dużo, dużo wcześniej mieliśmy bardzo silny wiatr. Te choinki są wyższe aniżeli linia energetyczna. Więc może by, nie wiem, czy to należy do zieleni miejskiej, czy do energetyki, żeby oni przycięli te choinki ciut niżej, jak przechodzą te kable do góry. Bo dojdzie do tego, teraz jak był taki silny wiatr, to była kwestia kilku podmuchów, a taka choinka mogła zerwać te druty. Energetyka by miała robotę, a ludzie by nie mieli prądu. Więc może... Nie wiem, jest jeszcze czas, zapowiadają znowu wiatry. Są naprawdę wysokie, a te choinki tak się bujały, że no była kwestia czasu i szczęścia. No dobrze, musimy po prostu ustalić i to chyba z miastem będziemy musieli ustalić, czy to jest teren miejski, czy prywatny, nie? Bo to jest ale to zawsze... jest tutaj taka wzdłuż konstytucji, takie idą, są posadzili, niby to miał być ekran ochronny, a to w tej chwili nawet nie jest piękne, ale no są choinki urosły, no rosną. Jest to już ileś lat i naprawdę w niektórych miejscach to jest tylko kwestia kolejnej jakiejś tam wichury czy silniejszego wiatru. Czyli te drzewa rosną przy alei Jana... One rosną od hali Trapez, jak się idzie w stronę cmentarza. Czyli przy Alejach Konstytucji, tak? Przy Alejach Konstytucji. Pani o Alejach Jana Pawła i tak się tutaj gubiłem. To znaczy od Jana Pawła, to jest ten odcinek od Jana Pawła, już tej rozumiem. Krzyżówki, okay. Do tego tunelu, co czyli mamy. Miejski pewnie pas drogowy, dobrze, to już wiemy. Prośba o to, żeby coś... To mówię, no nie, teraz sobie mogą przyciąć ze spokojem, nie ma wiatru czy czegoś, nie wiem kto. Dobrze. A potem to może być tak, że będą tutaj te... Bo jasne. To jest, nie jest ta w ziemi, co idzie energetyka, tylko do góry idą. Dobra, już wiemy, o co chodzi. Tak, dziękuję panu bardzo. Przekażemy pani prośbę do Zarządu Dróg Powiatowych, bo pewnie to jest w pasie drogowym i to Zarząd Dróg by musiał zlecić te roboty. Jeszcze mamy 2 minuty do przerwy reklamowej. Czekamy jeszcze na jeden telefon. Myślę, że spokojnie jeden telefon przyjmiemy. 65 529 5529. Czekamy. I co? I nad spodziewaniem mało telefonów dotyczących odśnieżania. Widzisz? Wszyscy odśnieżają. Ale tak rzeczywiście jest tak... lekko idzie na plus, bo widzę, że to topnieje. No mamy minus zero na naszym termometrze. I telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
Halo? Nie mamy. No, jeszcze jedna szansa. 65 529 5529. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dzień dobry. Przypominam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę, bo panowie tu mówili, że nie będą odświeżać chodników. Nie chodników. Ścieżek rowerowych. To niech przestaną odświeżać drogi. Też nie zdają po śniegu, jak rowerzyści muszą jechać ścieżką rowerową sam śnieg. Okej, dziękuję pani bardzo za ten komentarz. Ja przypominam, rowerzyści niestety będą jeździć drogami. Taka jest prawda. Więc ścieżka jako bardziej bezpieczne rozwiązanie komunikacyjne w tym momencie jest... Cóż... wątpliwa. Zróbmy małą przerwę, Grzegorzu. I wracamy pod numer 65 529 55 29. I od razu dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał podziękować ekipie energetycznej, która naprawiła oświetlenie przy wjeździe tutaj do kwadratu, przy parkingu. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest pięknie i jest też ładnie jasno. No to kwiaty i motyle, prawda? Jak najbardziej. Kwiaty i motyle zarabiamy. I my też bardzo dziękujemy i oby więcej było właśnie takich sygnałów od państwa, że coś tam, co nie działało, działa, bo nie zawsze mamy takie sygnały zwrotne, że coś tam się udało. Także dawajcie też znać, jak jest naprawione, poprawione. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Jak mamy takie ładne przebicie w mediach nawet ogólnokrajowych, aha, to ja bym chciał jeszcze wrócić do tych naszych pszczół, do tych drzew, które tu powiedzmy w Lesznie są likwidowane, te miododajne, a sadzone inne rodzaje drzew. I teraz może byśmy tak wspólnymi siłami dotarli do osób decydujących tu u nas w mieście o takim nasadzeniu w przyszłości tych różnych drzew. No chociażby po to warto by wziąć, bo ostatnio mi też w dobie tego kryzysu covidowego wpadł taki artykuł, opracowanie Uniwersytetu Nieznanego, Harvarda. No. Mm-hmm. Podobno jest skuteczny propolis, czyli jeden z produktów pszczelich na koronawirusa. Można poszukać sobie w internecie i poczytać coś na ten temat. Przeprowadzono analizę tam 2590 opracowań różnego z całego świata na ten temat i okazuje się, że jest to skuteczne. Jest podane nawet, jak tam stosowano. Grupa ludzi zakażonych z potwierdzonym koronawirusem w ciężkim stanie została po prostu uleczona produktem zwany propolis, czyli kit pszczeli. Dobrze, ja muszę znaleźć po prostu to opracowanie, no, bo powiem szczerze, że wydaje mi się to zbyt piękne, żeby było możliwe, że można jak to mówię, farmaceutyka nie pójdzie w tym kierunku, bo to jest produkt łatwo dostępny. Dobrze, ja już nie chcę, się nie dobrze, ja nie chcę iść w teorie takie właśnie, że Big Pharma tutaj blokuje, bo chcę sobie sprawdzić to źródło i bo rzeczy na temat koronawirusa, jak wiemy, i to, że ktoś w internecie coś znalazł, tak, to jeszcze nie jest do końca może pewne, no, więc ja sobie poszukam, jakby pan mi podesłał na maila to opracowanie, to ja sobie sprawdzę, bo mówię, to gdyby się dało tą zarazę zwalczyć kitem pszczelim, to pewnie już może nawet wielkie koncerny farmaceutyczne zaczęłyby wprowadzać. Nie zrobią tego, bo propolis jest takim produktem, czyli antybiotykiem naturalnym, którego nie idzie, jak to się mówi, sklasyfikować, że on jest identyczny za każdym razem. Każda porcja będzie ciut różniła się od tego i nie jesteśmy w stanie tego, jak to się mówi, ująć w cyfrowe okay standardy. Dziękuję bardzo, ale naprawdę też nie chcemy państwu mówić, że coś tam na pewno pomaga, bo mówię, pracuje wielkie łby i eksperci cały czas się zastanawiają, więc gdyby to było tak proste, że wystarczy propolis, to chyba nie, ale dobrze, ja sobie sprawdzę, poszukam, przeczytam, jak można mi to podesłać, to proszę podesłać. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry.
Halo? Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Jarku, ja bym chciał poruszyć jedną rzecz. Proponowałbym przesłać kwiaty i motyle wszystkim ludziom tym, którzy przychodzą do pracy. Bo czasami jak się słucha tych wypowiedzi, to człowieka no, kręci. Po prostu idąc do pracy, każdy ma przydzielony zakres czynności. I to, że energetyka włączy prąd, to, że ktoś posprząta po sobie, to jest normalna jego czynność, za którą ma płacone. Jest to kwiaty i motyle to jest dobra rzecz, ale to powinno być w wyjątkowych sytuacjach kierowane w stosunku do osób, które się czymś zasłużyły naprawdę i zasługują na te kwiaty i motyle. Natomiast to, że ktoś powie, że tam go lekarz przyjął w miarę sympatycznie, że pielęgniarka się do niego uśmiechnęła, no to jest nasz obowiązek wszystkich, którzy chodzimy do pracy. I mamy być w stosunku do drugiego człowieka tak ustosunkowani, jak nam to dyktuje tutaj po prostu z racji wykonywanego zawodu. I nie przesadzajmy z tymi kwiatami i motylami. A jak pan jest obsługiwany w sklepie i już jesteście po transakcji, to mówi pan dziękuję, czy nie? Nie, no to ja to rozumiem, dziękuję. No, ale to jest pani obowiązek i nie trzeba dziękować, prawda? W moim mniemaniu, dziękować komuś za to, że poszedł do pracy i sumiennie wykonał swoją pracę, no to jakie to podziękowanie? No ale ja dziękuję ludziom, którzy sumiennie wykonują swoją pracę. No, no dobrze. Dzięki nim możemy funkcjonować. No to co, może im dodatkową premię jeszcze zapłacić za to, że posprzątał po sobie. Dobrze. No pozostańmy przy swoich zdaniach. Okay? No, taka. No dobrze, to jest pańska opinia, że się nie należy. Moja opinia. Podobnie było w Grecji. Grecy dostawali premię za to, że do pracy chodzili. No i czym to się skończyło? Okej, okay. Jeżeli pan porównuje to z premią, to ja bym chciał, żebyście premię dostawali, ale to już od waszych pracodawców zależy. Dobrze, pozostańmy przy swoich zdaniach. Skoro pana zdanie jest takie, a nie tak, inne, pozostańmy. No, każdy ma prawo wyrazić swoją opinię. Jak to mówią Anglicy, let's agree to disagree. Państwo, jak uważacie, oczywiście możecie też zadzwonić i podzielić się swoją opinią. Ja jeszcze chciałem bardzo serdecznie na przykład podziękować. To jest też oczywiście ich obowiązek, ale miło było rano widzieć pracowników Zieleni Miejskiej, którzy na tych ścieżkach z tymi łopatami i ja powiem szczerze, uśmiechnąłem się widząc ich i nie pomyślałem o tym, że przecież mają za to płacone. Nie, dobrze wykonujecie swoją robotę, więc ja wam dziękuję. A jakbyś powiedziałeś Zieleń Miejska, to od razu mi się kojarzyło, że z kosami wyszli. No znowu ci się mylą tak, ze samorządem. Tak, tylko tak? Wiesz, tak tylko delikatnie. Z łopatami, mój drogi, z łopatami. Mamy telefon kolejny, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja bym tak nawiązał do poprzednika, nie tego ostatniego, tylko przedtem, o kwiaty i motyle dla opiekunów, którzy w ogóle nie biorą pieniędzy. Opiekunów osób niepełnosprawnych? Tak jest. O, widzi pan, to jest bardzo ładny pomysł, więc... Tak, bo tych opiekunów jest bardzo dużo. Okej. Okay. Moim zdaniem absolutnie zgadzam się i bez dyskusji natychmiast wysyłamy kwiaty i motyle dla tych osób. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze 5 minut naszej audycji, odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witam serdecznie. Tak słyszałem, że wszystkim się dziękuję za wszystko. Trochę śniegu drogowcy robią, co mogą, ale nie słyszałem, żeby ktoś im kiedyś podziękował, tylko wszyscy narzekają. No zaraz powiem, to jest rana. Ich zakichany obowiązek, a w Grecji, proszę pana, a dziękowali panu, drogowcom. Że spadnie śnieg tak i zapomną ludzie o koronawirusa. Tylko jeden pan dzisiaj zadzwonił. No. A na drogowców to było kilku. No nie, ale nie było znowu tak najgorzej. No nikt nie wyzywał jakoś strasznie na drogowców. Ja mówiłem, że jak spadnie śnieg, to zapomnę o koronawirusie. Ale oczywiście pozdrawiamy serdecznie wszystkich pracujących przy zimowym utrzymaniu dróg. Jak nas słuchacie tam na tych swoich piaskarkach, pługopiaskarkach, pługosolarkach, czy jak się to tam nazywa, to od nas też macie serdeczne pozdrowienia. I panowie, jak tu przyjeżdżają, to zawsze puszczają sygnał dźwiękowy. Dzisiaj akurat jeszcze nie było, więc... Chyba nie przejeżdżał.
akurat tutaj. Jak będziecie przejeżdżać, to później, bo Grzesiu biedny tutaj taki zawsze zgaszony. Chętnie pokiwam, powiem, brakuje mu, jesteście. Tak, brakuje mu tego, więc tam jak jedziecie, nawet jak jedziecie gdzie indziej, to tak obierzcie sobie trasę, chociaż teraz GPS-y mają, to tak sobie nie można, że sobie nie jest tak prosto. Zboczy 60 km tylko, żeby pomachać do DJ-a. 65 529 5529. Dzień dobry. Halo? Witam panią. Proszę radio ściszyć. Już ściszam. Ja bym chciała powiedzieć dotyczące tych świateł, znaczy oświetlenie, znaczy nie świateł, tylko matka, no teraz mi wyszło z głowy. To pani to opisze, to znajdziemy słowo. To znaczy te światła zmieniające ruch. Może teraz tak sekundniki jest, pewnie. Że? Sygnalizacja świetlna, tak, sekundniki. Tak, sygnalizacja. I powiem panu szczerze, że jeżeli tam zmienili, znaczy dodali te wszystkie te cyferki zmieniające się ten czas. Sekundniki. To jest naprawdę rewelacyjne, bo to naprawdę zdało egzamin, bo już nie ma takich wariatów na drogach. A mówiłem, że tak będzie, ale nie, miałem kilku kolegów, którzy nie wierzyli. Cieszę się, że pani to też zauważa, bo moim zdaniem to też bardzo dobre rozwiązanie. Bezpieczeństwo przede wszystkim nasze, nie? Tak jest. No widzę, że 2 sekundy są, a ja mam 200 metrów, to już nie deptam, tylko zwalniam. Dokładnie. Dokładnie. No, dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy panią także. Ja przypomnę tylko, że sekundniki zostały wprowadzone jako rozwiązanie z budżetu obywatelskiego, co potwierdza tezę, że ten budżet to jest całkiem niezła rzecz. Ja bym był skłonny też tutaj bić brawa i kwiaty nawet. To dawać, za moment, bo jeszcze... Telefon. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja chciałem taką sprawę poruszyć, bo wszyscy tutaj jesteśmy zachwyceni, że pracownicy tam odśnieżają chodniki i wszystko i ładnie jest, pięknie. Ale tak troszkę zapominamy o tych ludziach, którzy za darmo przed pracą odśnieżają chodniki dla miasta tylko dlatego, że są przy ich posesjach. Okej, zgadzam się. Dobrze. I to jest cała rzesza ludzi, która rano przed pracą musi wypełznąć tymi łopatami i musi to zrobić, bo strażnik przyjdzie i będzie miał pretensje. Proponowałbym dla tych wszystkich ludzi kwiaty i motyle. Okej, więc ponieważ zbliżamy się do końca naszej audycji, to za moment te kwiaty i motyle wyślemy, choć ja byłbym za tym, żeby puścić coś innego. Wiesz, Grzesiu, co puścić, nie? Andrzeja Wiosiewicza, już się Zenek śnieg na drodze, na dworze, pamiętasz? Ach, pamiętasz tę piosenkę? No niestety nie jestem w stanie tak na szybciutko. Ale może tam później gdzieś znajdziesz, bo to taka urocza piosenka, ja myślę, że rano musisz ją grać właśnie po opadach zawsze. Już się tak spod tej kołdry wypełznąć. Mamy chyba ostatni telefon dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. O! Witamy w serwisie SMS. Uża, pani tutaj na bogato poszła. To był albo SMS pan, dźwiękowy, tak. Albo pan. To jeszcze teraz spróbujmy. Witamy. Nie mamy. Halo? No dobrze. No to by było na tyle. Więc czyli tak. Kwiatki. Pomału. Teraz trzeba wszystkim ładnie podziękować, którzy byli dziękowani i dla których nie było kwiatów i motyli. Czyli tych, którzy odśnieżają w ramach swoich obowiązków służbowych, tak, albo w ramach swoich obowiązków obywatelskich, tak, wcale nie bojąc się kary, tylko chcąc zrobić dobrze swoim bliźnim. Życzę państwu bardzo miłego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek o 9:15. Kwiaty i motyle. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.